Wiosenne porządki często generują sterty niechcianych przedmiotów. O ile z papierem bądź ubraniami wiemy, co zrobić, o tyle problem pojawia się z elektrośmieciami. Podobnie jest ze zużytymi oponami. Wraz ze zbliżającym się Dniem Ziemi miasta dają możliwość otrzymania nasion albo sadzonek. W zamian za oddanie niepotrzebnych przedmiotów takie akcje odbywają się m.in. w Rybniku czy Częstochowie. Karolina Komada. Zakurzone, zajmujące miejsce, przenoszone z kąta w kąt elektrośmieci zagracają nie tylko nasze domy, ale też planetę. Odpady niebezpieczne to są takie, które posiadają jakieś substancje, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego. Są to właśnie m.in. elektroodpady. Możemy zobaczyć w naszej takiej skrzynce. Widzimy od razu znak, który wskazuje na to, że jest to niebezpieczne dla środowiska, dla ludzi, dla zwierzaków, tak? I w środku znajdziemy frakcje odpadów, które są dla środowiska niebezpieczne. Są niebezpieczne, więc ważne jest to, jak i gdzie je oddajemy. W związku z obchodami Dnia Ziemi zorganizowaliśmy taką akcję 18 i 19 kwietnia. Można do Urzędu Miasta Rybnika, do Referatu Gospodarki Komunalnej dostarczyć drobny sprzęt elektroniczny zużyty. Za to można odebrać nasiona łąk kwietnych robiących pszczoły oraz motyle. Bezpłatny cykl zbiórek elektrośmieci trwa też w Częstochowie. Bezpłatnie można też zostawić elektrośmieci w wyznaczonych czerwonych kontenerach. Są też jeszcze punkty zbiorów odpadów. Przede wszystkim w głównej mierze możemy je przywieźć do PSZOK-u, czyli do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który u nas znajduje się w Gliwicach przy ulicy Rybnickiej 199B. Każdy mieszkaniec Gliwic może bezpłatnie przywieźć elektroodpady do naszego punktu, natomiast ile ich było, możemy posłużyć się danymi z zeszłego roku, to było 117 ton. 117 ton w samych Gliwicach. Szacuje się, że w Polsce co roku każdy z nas wytwarza około 8 kg elektrośmieci. Wyrzucanie sprzętu byle gdzie nie jest tylko niebezpieczne dla środowiska, ale także karalne. Podobnie jest z wyrzucaniem zużytych opon samochodowych. W ostatnich tygodniach ten problem pojawił się w centrum Sosnowca. Właściwie zbiegło się w czasie z podobną sytuacją na terenach Nadleśnictwa Siewierzy i podobne też miały zdarzenie na terenach, którymi gospodaruje spółka Polskie Linie Państwowe PKP. To jest niezrozumiałe, bo przecież każdy z nas może opony z naszego samochodu wywieźć do specjalnie wyznaczonych punktów i oddaje te opony tam za darmo. Taka wielka liczba tych opon świadczy o tym, że to jest jakaś zorganizowana akcja. No i liczymy na to, że uda nam się w końcu złapać tych ludzi. Coraz więcej pojawia się tych specjalnych kamer, pułapek, abyśmy właśnie mogli namierzyć sprawców. Aby zapobiec podobnym sytuacjom, Nadleśnictwo Siewierz razem z miastem Sosnowiec zachęcają mieszkańców do oddania swoich zużytych opon. W sobotę 20 kwietnia w Nadleśnictwie mieszkańcy mogą otrzymać sadzonkę za każdą oddaną oponę.